twoja twarz brzmi znajomo, widzowie podzieleni po występie Krzysztofa i Bisza. Wybór z góry założony? Występy Krzysztofa i Bisza w Twoja twarz brzmi znajomo podzieliły widzów programu. Wielu z nich twierdzi, że udział prezentera w show jest zwykłą ustawką, o czym świadczyć ma specyficzny dobór repertuaru, jaki udaje mu się wylosować. Gwiazdorowi udało się zwyciężyć w dwóch pierwszych odcinkach i choć w trzecim podwinęła mu się noga, i tak zdołał zaskarbić sobie sympatię jurorów. Czy nie wynika to przypadkiem z niezbyt wymagających wokalnie piosenek, które wykonuje? Twoja twarz brzmi znajomo. Występy Krzysztofa i Bisza to ustawka? Nowa edycja, Twoja twarz brzmi znajomo, ledwie wystartowała, a już budzi kontrowersje. Wszystko za sprawą udziału Krzysztofa i Bisza. Jak to możliwe, że gwiazdorowi wciąż udaje się wybrać tak niewymagające wokalnie utwory? Kropka. Fani Twoja twarz brzmi znajomo wyczuwają spisek. W mediach społecznościowych można odnaleźć wiele krytycznych komentarzy, których autorzy otwarcie wskazują na pewną niesprawiedliwość w Twoja twarz brzmi znajomo. Niestety kolejny odcinek z piosenką mówioną lub krzyczącą, czyżby wybór z góry założony? To już niech każdy sobie odpowie. Ciężko jest zepsuć, więc wykonanie dobre, ale czekam na śpiew i coś innego niż tylko mowa, krzyk, parlando, napisał jeden z nich. Do teorii spiskowych związanych ze swoją osobą całkiem niedawno odniósł się już sam Krzysztof Ibisz. W rozmowie z Pomponikiem zauważył, że podejrzenia o ustawkę są w polskim internecie na porządku dziennym. Każdy program, jak czytam, według części internautów jest ustawiony. Każdy, jakikolwiek format byśmy w Polsce nie sprawdzali komentarzy. Ja przygotowuję wylosowaną piosenkę, robię swoje, staram się ją przygotować jak najlepiej zaśpiewać na scenie, tłumaczył się prezenter. Co dalej z Krzysztofem i Biszem w Twoja twarz brzmi znajomo? Można podejrzewać, że jeśli fala krytyki pod adresem Twoja twarz brzmi znajomo nie ustąpi, Polsat będzie musiał podjąć jakieś kroki, by uspokoić nastroje. Czy wiązałoby się to z ewentualnym usunięciem Krzysztofa i Bisza z programu? Wątpliwe, by stacja mogła aż tak ugiąć się pod naporem negatywnych komentarzy, które pojawiały się przecież jeszcze przed wyemitowaniem pierwszego odcinka. Nie należy jednak lekceważyć głosu fanów, możliwe jest zatem wszystko.